Kiedyś na moje zajęcia trafiła kobieta bardzo twarda. Była szefową księgowych w dużej firmie. I w firmie pewno wszyscy ją bardziej lub mniej słuchali, bo musieli. Ale w domu córka próbowała jej udowodnić na wszystkie możliwe sposoby, że można mamy nie słuchać. Oczywiście na zajęciach było ciężko, bo ta pani miała na wszystko swoje zdanie i generalnie próbowała udowodnić, że moje metody są, mówiąc delikatnie, nie dla niej, tylko dla jakichś miękkich, słabych ludzi. Moje zdziwienie było potężne, jak w końcu, już pod koniec zajęć, udało mi się ją przekonać, żeby przynajmniej spróbowała raz, może dwa razy, zrobić inaczej. Zrobić tak, jak proponuję. Na drugi dzień po zajęciach zadzwoniła do mnie, powiedziała: Benedykt, myliłam się. W ogóle bardzo długo się myliłam. Jak zrobiłam tak, jak ty powiedziałaś, to córka podniosła głowę i powiedziała: tak, mamo. Mówi, dawno nie widziałam jej oczu i w ogóle dawno nie widziałam jej takiego sympatycznego, miłego spojrzenia, jak coś od niej chcę. Pytam, ale co chciałaś od niej? Wiesz, bo ona siedzi cały czas krzywo na krześle i generalnie przy obiedzie tak po prostu już od zawsze siedzi. I co się ją oprosiłam, ostraszyłam i różnymi innymi sposobami, żeby siedziała prosto i to nie działało. Zrobiłam tak jak ty. I zobaczyłam radość w oczach mojej córki. I oczywiście zrobiła tak, jak chciałam. Mam nadzieję, że i tobie się uda zmienić, zauważyć, że można inaczej mówić do własnych dzieci. Już jutro będziemy robić próby, testy, ćwiczenia. Do zobaczenia. Pozdrawiam, hej.